Chciałam powiedzieć historię o pierwszej miłości, o pierwszym zauroczeniu, o pierwszej fascynacji. Dla mnie ten film jest w pewnym stopniu projekcją moich marzeń, bo zacząłem zapisywać pierwsze sceny w wieku 12 lat i zależało mi na tym, żeby te w końcu marzenia się spełniły. No i wyszło, że się spełniły na ekranie. Osobiście zależało mi na tym, żeby to była historia osób, które już mają jakieś doświadczenie życiowe. Są na takiej granicy, że już coś o sobie wiem, a jeszcze czegoś o sobie nie dowiedziałam się. Jest to historia o dwóch starszych kobietach, które kiedyś były razem, rozstały się i po 50 latach mają szansę odbudować swoją miłość i zawalczyć o nią na nowo. Według mnie takie pokazy są bardzo potrzebne. Widać to chociażby po tym, że była pełna sala. Cieszę się, że było tak dużo osób, które zadawały pytania. Ja miałam takie poczucie, że ogląda to widownia, dla której ja ten film robiłam, i też czuję, że to był zupełnie inny, świeży, pełen radości i energii odbiór. Jako osoba LGBT+, uważam, że takich wydarzeń zawsze jest troszkę za mało, że ten czerwiec skupia w sobie jak w soczewce wszystko to, co się dzieje przez cały rok, i jestem dumna i cieszę się, że został pokazany tutaj w tym kinie, które pamiętam jeszcze ze szkolnych moich czasów, jak tutaj studiowałam. Najważniejsze jest to, żeby faktycznie rozmawiać z ludźmi za pomocą tego, co robimy, i wspierać i być razem akurat na takich wydarzeniach.